Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Darkness Under My Bed. No i kochani, co my dzisiaj sobie będziemy robić? Co będziemy sobie robić? Ogólnie, z tego co zauważyłem, potrzebujemy znów wziąć mazaczek. Potrzebujemy znów wziąć mazaczek, użyć go sobie tutaj i znów wejść do świata papierowego. Zapytacie dlaczego? Dlatego, iż nie mamy jeszcze zwiedzonej prawej strony tego świata. I myślę, że dobrym pomysłem byłoby to dzisiaj zrobić. Tylko powiem wam też osobiście, że widziałem kilka poradników i w większości osoby właśnie klikały tutaj tą dziewczynkę na samym początku. I wydaje mi się, że tu nam pokazuje, który my w tej chwili, które wspomnienie powinniśmy odzyskać. Tak mi się wydaje. Więc tak, pójdziemy sobie tu prosto i teraz pójdziemy na prawo. Bo tu nas na pewno nie było. A przynajmniej nie przypominam sobie, żebyśmy tutaj byli. Byliśmy chyba tylko i wyłącznie... Może i byliśmy? No byliśmy w Lost and Found. Nie, to może po prostu nas nie było. Shit. Właśnie, ciekawe, czy to jest jakieś przejście. Czy tu jest jakieś przejście? No właśnie, uprzejmości. Tu się tylko i wyłącznie zmienia, jak my już daną jakby emocję odzyskamy. Tylko mówię, jestem ciekaw... No tu byliśmy. Wow. Ej, nie mogę... A, dobra, mogę reset. No dobra, czyli muszę jednak... Nie wiem, czy jest skrót. Chyba nie ma skrótu, czyli trzeba się wybrać tam manualnie znów, niestety. Taśma klejąca. Po lewej stronie byliśmy na pewno. Tam byliśmy na pewno, to pamiętam, jak byliśmy. Tylko no właśnie. W takim razie my nie byliśmy na wprost. Po prawej byliśmy, na wprost nas nie było chyba. A nie, byliśmy na wprost. No właśnie, tu się zgubiliśmy. I tu była ta winda. Ej, no ale to tu byliśmy. Fuck! Ej, to nie wiem. Wydawało mi się, że nie było nas tam. Ale jednak byliśmy. Wiem, że w papierowym świecie z pewnością nie mamy jeszcze zrobionych tych przejść właśnie w tym Lost and Found. Nie wiem, czy pamiętacie. Gdzie mogliśmy pinesku przypiąć sobie te drzwi do wycięcia. No może właśnie dzisiaj to zróbmy. Zobaczmy po prostu, czy moje myślenie jest prawidłowe. Czyli co? Prawa strona. Tak, to było to Lost and Found. Dobra, potrzebna była nam cegła. To na pewno. To potem się zrobi na luzie. To powiem wam szczerze, że ja... trochę już zapomniałem. Dopiero będzie nam potrzebne później. Dobra, czyli tak, tu mieliśmy iść po lewo, tu w prawo, ale tu musimy wybić szybę. No właśnie, chodzi mi o to miejsce. Tutaj będziemy wchodzić dalej sobie prosto, ale potem używaliśmy na którejś ze ścian, tych właśnie pseudo drzwi. Mamy kredkę. Na przykład moglibyśmy sobie na tych pustych ścianach coś zrobić. To byłoby ciekawe, zobaczymy, czy to coś nam... da. Dobra, i tutaj tak. Pineska, ale pineska na razie nam chyba nie jest potrzebna. Na razie to my musimy sobie, z tego co pamiętam, wejść tutaj. Wziąć kredkę. Pomalować tutaj to. I tu mi się kredkę rozwali niestety, z tego co pamiętam, no właśnie.
Kurde, widzicie, człowiek w sumie to 2 dni temu robił i już nie pamięta, i już nie pamięta. Mi się coś przypomina, że my potrzebowaliśmy zniszczyć pogodę, w sensie jakąś kartkę z kalendarza właśnie z pogodą. Gdzie ona była? Nie pamiętam. A, dobra, to już chyba pamiętam. To już chyba pamiętam. Tu musieliśmy wejść i tu musieliśmy wziąć piórko. Tu musieliśmy wziąć piórko, żeby sobie to namalować. To było tu. Użyj pióro. I użyj pióro. No właśnie. I to było to. I to było to. Zwinięty kawałek papieru, który możemy oczywiście wziąć. I my ostatnimi czasy położyliśmy go tutaj od razu, z miejsca. A ja bym teraz chciał wziąć to i na przykład użyć go tutaj. Czy gra na to zareaguje i czy gra coś zmieni? Tego jestem mega ciekaw. Potrzebujemy oczywiście pineski. Potrzebujemy oczywiście pineski i to było to. Użyj pineska. I powiem wam, że gra chyba nie zareagowała. Gra chyba niestety nie zareagowała. Bo wtedy było chyba to samo. Wtedy było chyba to samo. No tutaj niestety nie możemy nic innego wziąć. Kurczę, szkoda. Kurczę, szkoda. No myślałem, że jednak będzie jakiś inny ending. Chociaż może się zaraz pomylę. Chociaż może zaraz się pomylę. Dobra, możemy teraz iść tu po prawej stronie. Do Tools. I tu mamy tablicę narzędziową, którą możemy sobie wziąć młotek, czy z której możemy sobie wziąć młotek i oczywiście rozwalić tamtą ścianę, która była gdzieś tu i tu. O właśnie. To już pamiętam, to już pamiętam. Ciężka gra, nie powiem. W sensie dużo jest takich rzeczy, wiecie, do przemyślenia, co tutaj można zrobić. Dużo jest tak naprawdę tutaj. O, głębia koloru nam siadła. Dużo jest tutaj tak naprawdę rzeczy, które łatwo ominąć. Bardzo łatwo jest je ominąć. Dobra, tutaj była jeszcze jedna głębia. I to chyba wszystko. Znaczy, no jeszcze jedna głębia gdzieś była, ale już nie pamiętam gdzie. Jed. Ja właśnie, ale to teraz tutaj nam się ładnie wszystko podblokowywało, tylko... Tylko no właśnie, to nam nic nie daje. Bo te dwa pomieszczenia są w teorii puste. I to jest takie w sumie ciekawe. To jest w sumie ciekawe. Niestety to jest również uszkodzone. Po tym fałdu tutaj nic już nie mieliśmy. Cegłę nadal można wziąć. Kurde, no nie pamiętam. Nie pamiętam. No tu chyba nic nie było. A przynajmniej sobie nie przypominam. Tu był piesek tylko i wyłącznie. Wiem tylko, że tu było to ostrze do wzięcia. A, okej, okay, dobra. Czyli już to teraz się da zrobić. Nieważne. Pokrętełko i nowe ostrze leci tu. Teraz możemy użyć... A, jako ostrzałki. Do toolsów, użyj ostrze. Weź temperówkę. W dół i tu w prawo, tu w lewo, tu prosto. Temperówka oczywiście sobie użyj. Zwiększ głębię koloru. Mamy cię. Tu niestety się nic nadal nie zmieniło. No kurczę, naprawdę myślałem, że zmiana położenia tego, czy tej kartki papieru. Niska głębia koloru, nadal to jest niestety. Myślałem, że jak sobie zwiększymy to, że zmienimy pozycję, to będzie nam znacznie łatwiej na ścianie. Rozumiem, że jeszcze musimy sobie użyć pokrętła i wziąć kolejne ostrze, tak?
Dobrze pamiętam? Chyba tak. Może i ostrze. Że doprowadzi to nas do czegoś innego, ale no niestety, niestety nie. Zdać go na lalka. No właśnie, to samo. To samo. I to już widzieliśmy ostatnio. Czyli to nie było to. Czyli to nie było to. Myślę, że zrobię wam tutaj cięcie. I dopiero jak już ogarnę, co tutaj trzeba zrobić, dopiero do was wrócę. Tak więc niedługo się widzimy. Dobra. Chyba wiem, co dalej zrobić. Faktycznie tutaj jest szkopuł i tutaj mamy kontynuację tej emocji, tego wspomnienia. Tylko tak, no prosimy prosto. Tutaj trzeba pójść w prawo i nie prosto tutaj, w prawo. I prosto, tak. Tak, i to było tutaj. I mamy tutaj nieskończone drzwi oraz tajemnicze drzwi. Tutaj nas nie było na pewno. Śmieci. I faktycznie wam się przyznam, że ja jak najbardziej znalazłem to w internecie. Gdzie tą emocję znaleźć? Nie będę wam okłamywał, że sam do tego doszedłem, bo nie. Bo nie. Dobra, kontener. Możemy wziąć kontener? Coś tu jest, zapałki tu chyba są. Tak, to są zapałki. Możemy użyć kawałka papieru z kleistą substancją, która bardzo dziwnie wygląda w sumie. Śmietnik. Tu możemy kawałki papieru po prostu wyrzucić. Tajemniczych drzwi na razie się nie dostaniemy na pewno. Dobra, kleista substancja, no użyjmy to. Teraz mamy substancję pokrytą klejem albo czymś dziwnym. Lepki papier, no właśnie. Tu możemy użyć lepkiego papieru albo... Tu nie możemy. Czyli stricte gra nas prowadzi tutaj. Nieskończone drzwi. To nadal jest ta kleista substancja, czyli myślę... Wow. Ej, tutaj tego nie było. Co to jest? Przegrzanie. 40%. A to spada. Spłonęło. Przypalona ściana. Zaszlamiona toaleta. Ciekawe. Dużo 85% przegrzania, niedobrze. Zamknięte drzwi oraz... Tu jest trochę chłodniej. Zapaćkane okno. Możemy je otworzyć. Na razie zostawmy. Tu jest 90%. Tu jest w ogóle, widzę, że całe źródło pożaru. Spalona szafa. Możemy przeszukać ewentualnie przypalone pudełko. Szuflada. Spalone drzwi, zamknij. Przegrzanie. Rozumiem, że tutaj też tego nie obszukamy. Przegrzanie. Żarząca się lalka. Musimy się trochę ochłodzić. A też przegrzanie niestety. Dobra, czyli tutaj nic z tym nie zrobimy. Może jak otworzymy okno, to delikatnie ta temperatura się wyrówna, ale chyba nie. Chyba nie. Spalona ściana, kurczę. Co z tym możemy zrobić? Może to naprawdę jest jakaś czasówka? No bo patrzcie, tutaj nawet się nie możemy w tej chwili wrócić, nie? A nie, możemy się wrócić. Dobra, jednak. Przepraszam, mój błąd. Tajemnicze drzwi. Znaczy, to też jest oderwane coś. Do dyspozycji mamy jeszcze, jakby nie patrzeć, te zapałki. Ktoś zabrał zapałki. Aha. No nie da się tu przeszukać. Nie da się tu przeszukać, bo to nie jest czasówka. To nie jest czasówka. No, miałem zamknięte drzwi, ale nie można. Będziemy przegrzanie.
Ale wydawało mi się, że tu nie było tak gorąco. Może to jest czasówka, moi drodzy. Może to jest czasówka. Jest. No dobra, niech nam tutaj to delikatnie zejdzie. Może to jest faktycznie czasówka. Nie tu. Tu nam wpada na 89% z miejsca. No przegrzanie, kurde, faja, co się dzieje? Może coś tam na aktowizji. Może przynajmniej więcej zobaczymy. Rzeżąca się lalka, no co z tobą można zrobić? Zaszlamiona toaleta, no ale... Nie wiem. Widok śmietnik, z którego nic nie możemy wziąć. Oczywiście też pusty kontener. I tajemnicze drzwi. Tajemnicze drzwi. Świet. Nie mam pomysłu. Delikatnie spada. Do 80%. Nie, to nie jest czasówka. To nie jest czasówka, na pewno. Tu jest do 90% tylko. No i chętnie zamknąłbym te drzwi. Ale nie zrobimy tego, bo jest cały czas przegrzanie. Małe pudło, spalona szafa, przypalone pudło. Serio? Gwóźdź. Mamy gwoździa, tylko co nam gwóźdź da? Co nam da gwoździk, który mamy? O czymś nie wiem. Wyrzuć gwóźdź. Naprawdę nie wiem, kurde. Muszę pomyśleć, muszę nad tym pomyśleć, bo widzę, że... Tu mamy taką pseudoczasówkę. W małym pudełku nic nie było ciekawego. Rozumiem, że szufladę też uda nam się przeszukać. Tak. Szmata. I być może ten szlam, no właśnie, możemy wytrzeć. Mokra szmata, nawet nie wytrzeć, a tak naprawdę może uda nam się tą lalkę teraz przykryć. No właśnie, o chuć. Delikatnie temperatura spadła. Teraz, w teorii, może uda nam się nawet otworzyć okno. Bo tam niewiele brakowało. Tam niewiele brakowało, żeby to okno otworzyć. 70%. 50. Udało się. W końcu. Teraz to w ogóle powinno być trochę chłodniej. Teraz już jest znacznie chłodniej. 10. Zamknijmy te drzwi może. Uda się? Udało się. Da się je otworzyć, ale widzę, dobra, widzę, co tutaj się dzieje. To jest kolejna szmata, tak, tak. Szmata jest nam niepotrzebna, przynajmniej na razie. Szmata i duża szmata. Mała szmata? A nie. Ta sama szmata. Przypalone pudełko, otwórzmy.
Nie wiem, czy nie będzie przegrzania. Tak, ale to chyba dlatego, że my tu i tak mieliśmy 100%. Znaczy, nie 100%, około 80%, no jakby nie patrzeć. Ja się przez ten czas przynajmniej kawę napiję i niech to spadnie. Niech to spadnie sobie do 60%, tak? Tak, do 60% spadło. Oj, może i będzie problem, żeby to... A jednak nie. Mamy narzędzie, szafy jeszcze nie obszukaliśmy. Do czego może być nam młotek? Do czego może być nam młotek? Aha, do tego. Ale to jeszcze nie wszystko. Jak chcę zobaczyć, co jest w szafie. Bramka numer 5. Aha, no to szafy nie obszukamy. Szafy nie ma opcji, żeby obszukać. Tutaj mamy co? Czy jakieś zwłoki lalki? Może tak będzie widać lepiej. Przegrzanie mamy non stop. 100% przegrzania. Wow. Klucz. Mamy jeden klucz, tylko pewnie go nie weźmiemy, bo jest przegrzanie. W ogóle te dźwięki creepy. Właśnie, przegrzanie. Dobra, ale mam inny pomysł. Mam inny pomysł, bo jakby nie patrzeć... Tutaj są nadal te szmatki, prawda? Jak przegrzanie? No halo. Proszę się ochłodzić. Weź tu szmatę. Możemy ją zmoczyć. I spróbować może tutaj coś ochłodzić, co? No nie. Tu nie ochłodzimy. Tu nie ochłodzimy. Aczkolwiek być może dobrym pomysłem będzie jednak te drzwi otworzyć. Może to właśnie też nie jest głupie. Tu temperatura spadła. Tak 2 na 10 bym powiedział. Jak 2 na 10 bym powiedział. I teraz nie wiem, czy próbować ten klucz wziąć, bo tam dałoby się ten klucz jakoś tak na szybciorka ogarnąć. 100% nadal. Teraz tego nie zamknę, prawda? Przegrzanie, pyk. No nic, musimy poczekać sekundę. Musimy chwilę poczekać. Niech to opadnie do jakiegoś poziomu. Myślałem, że otwarcie drzwi, wiecie, zrobi jakiś przeciąg czy coś, ale niestety nie. Niestety nie. No i teraz myślę. Wypalone pudełko nie miało nic istotnego oprócz młotka. Tu mieliśmy gwoździk chyba, tak? A gwoździk był potrzebny do... Ja właśnie, czy my używaliśmy gwoździa? Nie wydaje mi się. Nie chciałem tego zamykać. Może ten gwoździk jest właśnie czymś, co nam może pomóc. Chociaż nie wydaje się. Chociaż nie wydaje się. Ej, to jest sporo spada tej temperatury, widzicie? Dało się ten klucz wziąć, tylko tu była właśnie czasówka. Tu była czasówka. No i mamy wspomnienie. Jest wspomnionko. Nie pamiętam jej uprzejmości, ale wiem, że jej nam nie zależało. Misja wykonana. For you! No właśnie.
Dobra, jak wyglądają nasze statystyki? System zaawansowany. No, sporo tego już mamy. Zobaczmy, czy teraz, mając to wspomnienie ogarnięte. Nie, chciałem iść tu. Co nam powie teraz ta twarzyczka? Nic nie powiedziała. I gdzie my się znaleźliśmy? Oh yeah. Kaseta. Zgubiona kaseta VHS. Brak baterii. Mokra plama. Stara szmata, ciepłe nożyczki. Czarna folia, narzędzia. Zwracono połączenie. Pewien taśmy. Co tam było? Nie zauważyłem, kurczę. Specyficzne pudło, zdejmij. Zbadaj. Brocząca krwią szmata. Części ciała. Wow. Użyj zakrwawionej szmaty. Teraz musimy zrobić rewers, ok? Dobra, rozumiem. Jeszcze więcej. Kałuża krwi. Zbadaj. No to musimy teraz położyć te części ciała i rozumiem, że zaraz jeszcze musimy folię ogarnąć. No właśnie, odwinąć folię. Wow. Wow. Zobaczcie, że jestem teraz tak cicho. Czemu mam nożyczki? Ale po prostu jestem teraz trochę w szoku. Rozumiem, że teraz było ćwiartowanie tych zwłok. Tak. O. Pióra? Nóż. Letki. Co tutaj się dzieje? Kolejne zwłoki. Missing. Kości, skorupy zwierząt, lalki bez głowy. Kolejne kości i szyszki. Narzędzia jakieś, kurde. Co ona? Widokona. Znaleźliśmy ją.
Misja wykonana. No to chyba to zrobiliśmy. Chyba to zrobiliśmy, moi drodzy. Jej już tutaj nie ma. Możemy się cofnąć. Widzę, że wszystkie przejścia chyba już też mamy. Tylko no właśnie. Tutaj była jedna mapa, tylko nie pamiętam, gdzie to kurczę było. Nie wiem, czy to nie tu było? Zamrożone w czasie, pamiętam. Ej, co nas nie było? What? Schnięta kość. Tu nas nie było, tu nie mogliśmy wejść wcześniej. Więcej kości. Tu definitywnie wcześniej nie mogliśmy wejść. To jest pewne. Tylko odpady biologiczne. Czy kość tam nadal jest? Czy kość tutaj nadal jest? Nie ma kości. Czyli już coś stracone zostało niestety. Tylko ja wam powiem osobiście, że to jest to wspomnienie z miłością. Tylko co nam to da? Co nam to da, że my mamy tą kość? Nic. Kurczę. Nie wiem, czy to nie było tutaj to przeszukanie. Nie, czekajcie, bo to było. Było jeszcze co innego. To nie chcemy tutaj. R-kę. To nie było tutaj. Ja chcę jeszcze tą kasetę zobaczyć. To było po prawej stronie. Tak, zamrożone w czasie. I tu była kaseta na samym końcu. Znaczy nie kaseta, zdjęcia. I tutaj były dane niekompletne. I dalej są dane niekompletne. Dalej są dane niekompletne. Kurczę, no to ja już naprawdę nie wiem. No tutaj naprawdę mamy sporo tego, jeżeli chodzi o dalszą tutaj rozgrywkę. No to możemy się podładować przy okazji. Kurczę, no. Sporo, naprawdę jest tego sporo. Nadal jeszcze nie ogarnęliśmy sobie przejścia tutaj tego z dziadkiem do orzechów. To wypadałoby zrobić. Tak samo chyba nie dokończyliśmy sobie. A nie, ze sznurkiem to było do zrobienia. No dobra, ja, moi drodzy, powiem wam szczerze. Ja sobie to poszukam, ale nie chcę już robić w sobie żadnych cięć. I myślę, że sprawdzimy sobie jeszcze. Może właśnie. Ej, ale. Regiony nagrania i tryb eksploracji. Nie było tej trzeciego, czwartego trybu przypadkiem? Ej, naprawdę, wydaje mi się, że tutaj był jeszcze jeden tryb. Tak, nie wiem, naprawdę nie wiem. Dobra, zaginione nagrania. Odnajdź wszystkie kasety i zbierz informacje na temat potworów. Liniowy tryb silnie stawiający na klimat horroru. Możemy sobie to zrobić, chociaż nie wiem, czy nie byłoby lepiej zrobić to na oddzielnym odcinku. No ale spróbujmy. Przynajmniej spróbujmy. Nie wiem, ile tam jeszcze mi się zejdzie z tym. Bo jeszcze zostało 10 minut odcinka około. Dlaczego przerwiemy, no. Kolejne jakieś śladki. Kolejne kasety.
Coraz bardziej creepy, ale moi drodzy, wiecie co? Ja sobie pomyślałem jednak co innego. Wiem, że zmieniam zdanie co chwila. Nie, jednak te kasety zrobimy sobie w następnym odcinku i ostatni odcinek właśnie będzie może z tych zaginionych nagrań, ale w trybie eksploracji jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić. W ogóle jest tak. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem sprawdzić, bo tutaj mamy ten panel, prawda? I widziałem różne ciekawostki, że jeżeli wpiszemy 0666. No właśnie, to odblokuje nam się inne troszeczkę przejście. Witaj. Kliknij na strzałkę w górę, by przemieścić się w przód. Jak ja chcę na przykład w bok? Nie mogę. Kliknij na strzałkę w lewo, by przemieścić się w lewo. No i w prawo, żeby w prawo. Padel. Środkowy, lewy i prawy. Czyli tak, poszliśmy najpierw w górę, czyli środkowy. Potem lewy. I prawy. No i to właśnie chyba było rozwiązanie. Środkowy. Lewy. Wiadomość 1 z 5. Druga z 5. Trzecia z 5, czwarta z 5. Znajdź 5 wiadomości, by otworzyć drzwi. Piąta z 5. Błąd. Witaj. Lewo. Znaczy, najpierw musimy to klikać. Środkowy, lewy i prawy. Jedna, druga, trzecia, czwarta i piąta. I to byłaby szósta, ale to nas znów wywali. Real hell. Prawdziwe piekło gracza. Taki achievement nam wskoczył. No i dobra, mam do dyspozycji troje drzwi. Małe, duże i ciało. Idziemy w prawo. Missing. Kolejne. Wow. To się nic nie zmieniło. Co tutaj się dzieje? Wow. Idziemy w prawo. Takie właśnie miałem wrażenie, że to się zbliża i faktycznie jak ten się przybliża. Bałagan. Początek. Rozumiem, że to jest ojciec, a to jest matka. Tutaj. To też jest ojciec. I to też jest ojciec. To nie ma nigdzie matki. No właśnie, nie ma nigdzie matki. Masa alkoholu. Stopnia matki. Matka z kochankiem, z tego co widzę.
ojciec jeszcze bardziej się stoczył. Alkoholu, papierosów. Zobaczcie w ogóle, co tutaj się dzieje. Wszyscy znikają. Nie ma rodziny. Ojciec się powiesił. Człowiek z przyszłości. Ło, aż mi ciary przeszły. To nie moja wina. To nie moja wina. O! Dobra, ale jeszcze. Dobre, to jest kurde dobre. To jest mega dobre. Byliśmy po prawej stronie, teraz czas na lewą. Pukający demon. Mknięta brama. Kieliszek. Na razie nie chcę go brać. Żarzące się zwłoki i gorący kruszt, czyli musimy wziąć kieliszek. Nie? Zbierz łzy. Dobra, musimy go ugasić. Firewall wyłączony. Już nie ma co nas chronić w tej chwili. Z demonem luka. Jed. Użyj klucz. Ale tam też mogliśmy użyć. Nic nie daje. Klapa. Mieci, przeszukaj. Ale mamy tu klapę, ej. Bo tu rozumiem, że był otwór kanalizacyjny po prostu i teraz tam mamy tutaj przejście przynajmniej. Ale co tutaj znajdziemy? Klucz. Szkoda. Wejdź albo wymontuj zbędne części. To jest właśnie z tym potworem, pamiętacie? Tutaj zardzewiałe narzędzia. Widok śmieci. Lalka. Teraz zniknęła, już nie ma jej. Wymontuj zbędne części. No ale i tak to nam nic nie dało. Weźmy te zardzewiałe narzędzie i zobaczmy, czy coś to zmieni. Dobra, wejdźmy to. Tu jest zablokowane. 13A. Błąd. Mokry przycisk. Dobra, użyjmy narzędzi. Skarb. Dlaczego na ten skarb? Funkcjonalność 25%, to ograniczona funkcjonalność. Tylko czemu? Błąd. Ej, ale właśnie, ten skarb... Zgubiliśmy ten skarb, ej! Śmieci. Tu jest jakieś przejście. Siemiec. Wąska rura kolejna. Zablokowane drzwi, błąd. Dobra, weźmy tej rury. Kleista substancja. Plastikowe kółko.
Błąd. Błąd. Jed. Lekki metal, to też pewnie będzie błąd. Dziwo nie. Urządzenie, przyczep lekki metal. Nam delikatnie funkcjonalność skoczyła. Tu też jest błąd. Użyj plastikowe kółko. Ile już mamy procent? 53 nadal. Urządzenie przyczep złom. I chyba już tam skoczyło na 100%. To ten skarb niestety, no poszedł w cholerę. 13A. Mamy przejście w końcu. Misja zakończona. Czyli moi drodzy, wychodzi na to, że my ogólnie mamy tu jeszcze sporo do roboty. Mamy tu jeszcze sporo do roboty, jeżeli chcecie zobaczyć same osiągnięcia, które ja tu będę robił, jak najbardziej piszcie w komentarzach. Będzie na pewno więcej odcinków z tej gry. No i co? I w następnym odcinku robimy pewnie kasety. Kasety, które tam są. I myślę, że... No, że potem już pewnie zakończymy serię i przejdziemy coś innego. Ale tymczasem trzymajcie się. Pamiętajcie o subskrypcji, w komentarzach i ocenie filmu. Grał do Shiro. Hej, hej!